Tytuł kursu: Elementy planu medialnego. Moduł: Źródła informacji na potrzeby opracowania planu mediów. Temat: Badania reklamy. Nad czym pracujesz? Muszę przeprowadzić badania zwiększające skuteczność działania reklamy. Producenta szamponów Diametowy Włos. Nie wiem, którą z metod wybrać. Mam na to raptem 2 tygodnie. A nad którymi się zastanawiasz? Myślałem nad testem teatralnym. Jednak, aby przeprowadzić test teatralny, potrzebujesz zebrać dużą grupę respondentów w sali kinowej lub teatralnej, około 250-600 osób, w celu zaprezentowania im projektów filmów reklamowych. Potem musisz poprosić tych wszystkich ludzi o wypełnienie krótkich kwestionariuszy przed i po pokazie. To bardzo czasochłonne. Ciężko będzie Tobie zebrać taką grupę osób w tak krótkim czasie. A co myślisz o metodzie sklepów, laboratoriów? A jaka to metoda? Nie słyszałam o niej. Jest świetna. Do badania reklam zewnętrznych. W sklepach umieszcza się plakaty, ulotki i tym podobne. Badane są reakcje ludzi, którzy odwiedzają te miejsce. Ich zainteresowanie reklamowanym produktem. A, już wiem. Odmianą tej metody jest tak zwany test Schwerina. A może wykorzystać jury konsumentów. Tym badaniem zwykle jest objęta grupa 50-100 osób należących do zakładanego audytorium reklamy. Przeprowadza się wywiady z respondentami na temat reklamy. Łatwo będzie Tobie zebrać taką grupę potencjalnych odbiorców. Kasiu, czy w tej metodzie wywiady są przeprowadzone po przedstawieniu audytorium zestawu projektów przekazu reklamowego, tak? Tak, zastanów się nad nią. Ponadto jest jeszcze wiele innych metod, o których powinieneś poczytać. Dzięki, Kasiu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.